Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Mazowieckie inwestycje. Szanowni Państwo, jesteśmy po tym kulminacyjnym momencie. Teraz informacyjnie temat realizowanego zadania. Wypowiemy najważniejsze informacje. Bardzo proszę, pan Remigiusz Miśluniak, starosta powiatu miejskiego. Dziękuję bardzo, panie Karolu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie na tą uroczystą chwilę, symboliczne połączenie dwóch stron tunelu w ulicy Przejazd, od strony ulicy Dworcowej do strony ulicy Rejmonta. Wielkie wydarzenie. I przede wszystkim chciałbym powitać na naszym pokładzie w Solejówku przedstawicieli PKP, pana dyrektora, pana burmistrza Śliwe, pana Karola Jakubowskiego, tutaj cały zespół, który obsługuje, no i przede wszystkim pana prezesa Głaza z firmy Linto, który jest głównym podwykonawcą firmy ZRK Dom, która tą inwestycję realizuje, ale witam też radnych powiatowych Łukasza Bukowskiego, Darka Kowalczyka. Słuchajcie, i przedstawicieli Rady Miasta i przewodniczący Rady, oczywiście pan Daniel Dąbrowski. Słuchajcie, tylko dwa słowa. Dla mnie jest to wielka satysfakcja, wielka chwila, że w tak krótkim czasie udało nam się po tym pierwszym tunelu doprowadzić do tego momentu, gdzie w zasadzie ten tunel już jest wykopany. Jest to sytuacja dla tak małego miasta, Solejówek, uważam, że bez precedensu. Udało nam się w ciągu kilku lat rozwiązać dwa największe problemy naszego miasta, czyli ta linia kolejowa, która dzieliła ten ogromne korki, które się działy, przechodzą już do historii. Jeszcze chwilka, jeszcze moment, wiem, że parę miesięcy zostało taki planowany odbiór, myślę, że to będzie czerwiec przyszłego roku, takie są założenia, zobaczymy jak się uda, bo to też zależy od pogody. My jako powiat, jako miasto na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby tutaj inwestorowi i wykonawcy było jak najlepiej. Słuchajcie, gratuluję wszystkim, którzy doprowadzili do tego momentu. Bardzo dziękuję jeszcze raz firmie Intop, bo ta praca wykonywana jest bardzo, bardzo sprawnie i wielkie szapoba, panie prezesie, tutaj dla całego zespołu pod kierownictwem pana Leszka, pana Rafała Piaseckiego, Krzysztofa Rasza, fachowcy naprawdę pierwszej klasy i za to dziękuję. Dziękuję również Marcinowi Kowalczykowi z PKP PLK, z regionu centralnego, który tutaj nadzoruje i doskonale współpracuje z nami i z wykonawcą. Efektem jest to, że w bardzo szybkim czasie, mimo trudnych warunków, bo tutaj te warunki gruntowe nie są takie dobre jak w pierwszym tunelu, tam mieliśmy piasek, tutaj jest trochę gorzej, mimo tych trudnych warunków to się wszystko fajnie udaje. Także bardzo dziękuję wam i przekazuję głos dalej. Panie burmistrzu, państwu. Szanowni Państwo, jesteśmy na evencie przebicia tunelu, jak to pan starosta mówił, z północy na południe. Można powiedzieć, że takie historyczne światło w tunelu. To światło w tunelu w Solejówku jest już 15 lat, kiedy nadrabiamy zaległości inwestycyjne, czy może być inwestycyjne. Jest to kolejna potężna inwestycja, która znakomicie ułatwi życie naszych mieszkańców i długo zostanie zakończona. Ja wszystkim, którzy do tej inwestycji się przyłożyli, bardzo dziękuję. To już były wymienione nazwiska, ale oczywiście ja tylko przypomnę, że ta inwestycja jest praktycznie w całości finansowana z Krajowego Programu Odbudowy, czyli z budżetu państwa. Co bardzo serdecznie dziękujemy przedstawicielom tutaj państwa w postaci spółki PKP, PLK i wielkie podziękowania również na firmy wykonawcze, czyli firmy Intop, na ręce pana prezesa Głaza, ponieważ ta firma sprawdziła się w śpieszym tunelu, teraz bardzo sprawnie pracują prace. Takie też są komentarze mieszkańców, że prace tutaj są bardzo sprawne i liczymy na to, że ten termin będzie utrzymany, już za kilka miesięcy ten tunel będzie można przejechać. Mówię, jest to potężna inwestycja kolejna, która znakomicie ułatwi się naszym mieszkańcom, z tego się bardzo się cieszymy i bardzo serdecznie wszystkim, którzy do tego się przyłożyli, dziękujemy. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o zabranie głosu pana Daniela Poruchalskiego, zastępcy dyrektora regionu centralnego PKP Polskiej Linii Kolejowej SA. Dzień dobry, szanowni państwo, w imieniu Polskich Linii Kolejowych chciałbym tutaj jednoznacznie wskazać, że ta inwestycja po raz
między innymi ta inwestycja podkreśla, jak polskie linie kolejowe współpracują z samorządami. Realizujemy wspólnie inwestycję, która służy nie tylko mieszkańcom, ale i mieszkańcom przede wszystkim, ale również poprawia bezpieczeństwo na prowadzonym ruchu linii kolejowych. Jednoznacznie tutaj wskazujemy, że celem tego projektu było poprawienie bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu oraz poprawienie bezpieczeństwa w komunikacji w mieście, które było podzielone linią kolejową. Dzisiaj, korzystając z gościnności naszego wykonawcy, mamy możliwość przyjrzenia się pracy inżynierów, pracowników firmy wykonawczej. I tutaj z mojej strony serdeczne podziękowania na ręce pana prezesa dla inżynierów, dla pracowników, którzy codziennie realizują te zadania, te trudne zadania, które dzisiaj mamy okazję zobaczyć, jak to wygląda. I jednoznacznie tutaj można potwierdzić, w jaki sposób jest to skoordynowane, zaplanowane i realizowane z wielką konsekwencją, tak żeby ta realizacja przebiegała w sposób płynny, w sposób zaplanowany i żeby mogła doprowadzić do sukcesu, który zamierzamy w najbliższym czasie ogłosić, kiedy będzie już tunel wykonany i będzie mogła służyć mieszkańcom i nam, kolejarzom, do prowadzenia ruchu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo.